Grzywica stóp i paznokci może dotknąć każdego. Jej leczenie jest co prawda długie i wymagające, ale nie niemożliwe. Lepiej jednak zapobiegać niż leczyć i o tym zapobieganiu i leczeniu porozmawiam dzisiaj ze specjalistką od podologii Dorotą Zakrzewską. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani Doroto, kogo najczęściej dotyczy problem grzywicy stóp i paznokci? Czy w ogóle możemy mówić, że jest jakaś grupa szczególnie na ten problem narażona? No przede wszystkim grupa wiekowa. Są to osoby starsze. U nich najczęściej występuje ten problem. U nich najszybciej dochodzi do zakażenia. Natomiast najwięcej osób chorych jest w przedziale wiekowym od 20 do 60 roku życia. Z racji aktywności zawodowej. Najmniej bądź w ogóle nie ma przypadków grzybicy u małych dzieci. Tam praktycznie to schorzenie nie występuje, z racji też tego, że paznokcie u stóp szybciej rosną i grzybica nie ma możliwości się tam zagnieździć. I też podział właśnie może być z racji zawodu wykonywanego. Szczególnie są narażone osoby przebywające w ciepłym, ciemnym i wilgotnym pomieszczeniu, plus osoby, które pracują w butach BHP, co są butami nieprzewiewnymi. To są osoby, na przykład budowlańcy, służba mundurowa, wszystkie po prostu ciężkie, osoby, ciężkie buty, które nie pozwalają, nie dopuszczają przepływu powietrza. No też wskazówka, że warto nosić jednak takie, które przepuszczają powietrze, nie sprawiają, na że to stopa nam się tak, zaparza, prawda? Tak, na co dzień tak. No niestety tutaj z racji zawodów wymagane jest inne obuwie, ale zawsze po pracy warto o tym pomyśleć i zmienić na wygodniejsze. Bezpieczeństwo najważniejsze. Dokładnie. No właśnie, a propos bezpieczeństwa. Basen, czy to prawda, tak się przyjęło, czy to prawda, czy mit? Basen to takie miejsce, gdzie się tej grzybicy najprędzej możemy nabawić? Miejsc jest wiele. Basen jest jedną z nich ze względu, że chodzimy tam boso. I jedyną formą zabezpieczenia to są nasze prywatne klapki po prostu, których nikomu nie pożyczamy. To jest tylko nasze indywidualny przedmiot, który używamy. Możemy się zabezpieczać również produktami ochronnymi. A co najważniejsze, i to we wszystkich chorobach, dbajmy o odporność. Jak jesteśmy odporni, nie zachorujemy. Jakie są przyczyny występowania grzybicy? Już jedną, myślę, pośrednio wymieniłyśmy, taki może brak ostrożności, tak? Na przykład na tym basenie i na przykład nieodpowiedni dobór obuwia, już nie mówię o tym do pracy, ale tym, którego używamy w czasie wolnym. Co jeszcze może nam zaszkodzić? Przede wszystkim szkodzi nam ten bezpośredni kontakt z zarodnikami grzyba, czyli wszystkie miejsca, gdzie stajemy boso. To może być nawet gabinet lekarski, gdzie potencjalnie przychodzą osoby chore. Przymierzalnia w sklepie. Przymierzalnia w sklepie, sklep obuwniczy, gdzie przymierzamy buty, które ktoś już wcześniej przymierzał. Siłownie. Sauny w momencie, kiedy są podesty drewniane. To jest bardzo skupisko właśnie grzybni. Jak się zatem chronić w domu, kiedy okazuje się, że na przykład jeden z naszych domowników cierpi na grzybicę? Przecież używamy tych samych sprzętów. Trudno kogoś zmusić, żeby cały czas chodził po domu w grubych skarpetach czy w butach. Co tutaj robić w takiej sytuacji, żeby też nie uprzykrzać życia ani sobie, ani tej osobie? Przede wszystkim zmobilizować tą osobę, by podjęła leczenie. Natomiast sami możemy się chronić, właśnie tak jak wspomniałam, używając jednorazowych bądź swoich produktów, czyli ręcznik jest tylko mój, nikt jego nie używa. Produkty typu pilniczki do skracania paznokci, również wszystko jest dla indywidualnej osoby. Jedna osoba tylko z tego korzysta. Natomiast cała reszta to są środki higieny, które oczywiście działają na grzybnie bardzo dobrze, plus preparaty, które można nabyć, właśnie typu spreje do stóp, które świetnie zabezpieczają naszą skórę. I rozumiem, że warto pamiętać o kapciach jednak. Dokładnie, i tylko swoich. Kiedy możemy podejrzewać, że dotknęła nas grzybica? Jakie
znaki na stopach o tym świadczą? Jakie objawy? To jest swędzenie, to jest pieczenie? Jak to wygląda? Przede wszystkim może być to grzybica skóry stóp, którą dzielimy na miejsca występowania. Mhm. Najpopularniejsza jest grzybica międzypalcowa. I faktycznie to są pola zaognione, zaczerwienione, swędzące, piekące, mogą się łuszczyć w tym miejscu, złuszczać się może na skórek. Mogą występować krostki, pęcherzyki na skórze stóp, natomiast paznokcie zazwyczaj zmieniają swoją barwę. Są od barwy białawo-żółtej do brązowej, są pogrubiałe, pękają, kruszą się. W niektórych momentach przypominają spróchniałą korę drewna. Mhm. To jest sygnał, że powinniśmy się udać, by zbadać, co nam konkretnie dolega. Czy można powiedzieć, że któraś z odmian grzybicy jest lepsza bądź gorsza? Chodzi mi o te odmiany albo ze względu na umiejscowienie na stopie, lub czy na przykład sama grzybica skóry stóp jest gorsza niż grzybica paznokci i odwrotnie. Czy można to tak rozgraniczyć? Raczej nie. Wszystkie są dosyć ciężkie do opanowania, jeśli w organizmie jeszcze mamy dodatkowe schorzenia. Wszystkie prowadzą do destrukcji naskórka bądź destrukcji całkowitej paznokcia, więc ciężko jest wyodrębnić, która jest łagodniejsza w przebiegu. Też zależy od stadium, które zostaje rozpoznane, czy jest to malutka zmiana, czy już ten obszar jest dużo poważniejszy do wyleczenia. Od tego zależy długość terapii i w ogóle jej powodzenie, czy da się wyleczyć w 100%. Pokutuje wśród wielu takie przekonanie, że grzybica to jest coś, z czym sobie nie poradzimy do końca życie. Niektórzy nawet mówią o tym otwarcie, że nie podejmują leczenia, bo grzybicę bardzo trudno wyleczyć i pewnie i tak nie uda mi się wyleczyć. Tak zdarzało mi się słyszeć już wielokrotnie. A to takie twierdzenie jest w momencie, kiedy leczymy się na tak zwane oko. Mhm. Czyli nie potwierdzamy wynikiem laboratoryjnym, badaniem laboratoryjnym, czy mamy tą grzybicę i jaki rodzaj grzybicy, tylko idziemy, po prostu kupujemy lek na grzybicę i go stosujemy, niekoniecznie mając grzybicę. Mhm. Więc wtedy efektu na pewno nie będzie. Powinniśmy najpierw udać się właśnie do podologa, który w swojej ofercie ma badanie w kierunku rozpoznania grzybicy, badanie mykologiczne. Podolog pobiera próbkę do badania. Po otrzymaniu wyniku jesteśmy w stanie stwierdzić, czy jest grzybica i jaki rodzaj. I to ma wpływ na to, jakie leki dobierzemy wtedy. Jeżeli chodzi o preparaty, Pani już o preparatach wspomniała, mamy bardzo dużo reklam tych preparatów. Czy faktycznie jest tak, że one mogą nam pomóc? Dokładnie tak jak powiedziałam, jak są odpowiednio dobrane, pomogą na pewno, aczkolwiek jest to też właśnie zależne od stopnia rozległości grzybicy. Ogólnie przyjmuje się u osób młodych i w średnim wieku wyleczalność jest 70-100%. U osób starszych ze względu na ich dolegliwości, choroby, no, jest mniejszy odsetek wyleczeń. Ale najpierw biegniemy jednak do podologa, nie do apteki. Dokładnie. Wizyta u podologa, dobór odpowiednich preparatów, czyli wizyta w aptece, no ale zajmują się grzybicą też lekarze, więc w jakich sytuacjach podolog, w jakich lekarz nam pomoże? Podolog na pewno zadba o wygląd naszych paznokci i skóry stóp, natomiast lekarz stricte skupi się na klinicznym stanie wewnętrznym organizmu pacjenta, dobierze ewentualnie leczenie ogólnoustrojowe, czyli tabletki doustnie przyjmowane, ewentualnie też zaleci preparat miejscowy do stosowania. Po prostu ma też możliwość wypisania leku na receptę, czego podolog dokładnie zrobić nie może. Dokładnie. My możemy tylko działać na produktach dostępnych bez recepty i kosmetykach, ale również przeprowadzamy zabieg oczyszczenia płytki paznokcia, co jest niezbędne w terapii, ponieważ pacjent, który używa później preparatu w domu, ma możliwość szybszego efektu, ponieważ preparat działa na mniejszą liczbę grzybni w momencie, kiedy paznokieć lub skóra jest oczyszczone, co przynosi nam lepsze efekty. Najlepiej byłoby połączyć wizyty u podologa z wizytami u lekarza?
Dokładnie tak. Bardzo wielu podologów współpracuje z dermatologami, więc jeśli udamy się najpierw do podologa, na pewno doradzi nam odpowiednią ścieżkę. Mhm. Jak wygląda taki proces leczenia? I tak mówimy już dzisiaj, kilkakrotnie padło, że jest to proces długotrwały. Jak bardzo długotrwały może być ten proces i jakiej systematyczności też wymaga od pacjenta? Proces jest dosyć długotrwały w przypadku paznokci. Właśnie w zależności jaki jest stopień infekcji, czy ta płytka paznokciowa jest cała zajęta, czy tylko w połowie, czy tych paznokci jest zajętych kilka, czy tylko jeden. Najczęściej jest to zajęty jeden paznokieć, w dużym paluchu paznokieć i cała terapia zależna jest od procesu rośnięcia płytki. Ponieważ paznokieć z płytki paznokcia na dużym paluchu od macierzy do części dystalnej zrasta nam około 1,5 do 2 lat. Mm. Dlatego ta terapia jest tak wydłużona, ponieważ czekamy, aż zdrowy paznokieć nam odrośnie. Jak często należałoby przychodzić do podologa? Początkowo taka systematyczność to jest nawet co tydzień, co dwa tygodnie, aby ładnie tą płytkę oczyścić z wszystkich mas zainfekowanych. Z biegiem czasu, jak ta płytka zdrowa zaczyna odrastać, wystarczy raz na miesiąc. Jak wygląda taki zabieg? Czy jest bolesny? Czy jest wyczuwalny pewien dyskomfort? Czy jest się czego obawiać słowem? Absolutnie nie, nie ma się czego obawiać. Nie są to bolesne wizyty, ponieważ pracujemy na płytce paznokcia, która jest już odklejona od łożyska, jest martwą częścią paznokcia, więc jej opracowywanie w zupełności nie boli. Nawet zdarza się klientom usnąć podczas zabiegu. Ale panów chyba trudniej namówić niż panie. Trudniej namówić, aczkolwiek jak już przyjdą raz, są stałymi klientami. A propos jeszcze tego podziału na płeć, czy pani, jeżeli chciałaby mieć wykonany pedikir i pięknie pomalowane paznokcie, to jest taka możliwość przy grzybicy? Nie ma takiej możliwości, niestety, ponieważ wszystkie lakiery, które użyjemy z wierzchu na paznokieć, są jakby przykrywką do dalszego rozmnażania się grzybicy. Ale jest przynajmniej motywacja, żeby się leczyć. Dokładnie, ponieważ jak już stwierdzimy i potwierdzimy badaniem mykologicznym, że grzybicy już nie ma, jak najbardziej nie ma przeciwwskazań, żeby takie stylizacje wykonywać. Mhm. To na koniec jeszcze tak podsumowując nasze dzisiejsze spotkanie, jak zapobiegać? Bo przecież lepiej zapobiegać niż leczyć. Oczywiście. No, podstawą jest nasza odporność, tak? Odżywianie, także dobra dieta, uboga w cukry i później pielęgnacja, czyli albo wizyty w gabinecie, gdzie są produkty jednorazowe wykorzystywane, bądź sterylizacja, bądź jeśli wykonujemy sobie takie zabiegi w domu, to swoimi narzędziami, tylko i wyłącznie należącymi do nas, bądź jednorazowymi. A na co dzień właśnie korzystając z saun, siłowni, basenów, zabezpieczać się preparatem ochronnym. I warto być egoistą i nie pożyczać swoich kapci. Dokładnie. Pani Dorota, dziękuję serdecznie za dzisiejsze spotkanie. Dziękuję serdecznie. A Państwa zachęcam jeszcze do pozostania z nami. Teraz Gosia Kamińska i zdrowa porcja ćwiczeń. Dzień dobry. Dzisiaj proponuję Wam dalszą część pracy z biodrami. Zapraszam. Znajdźcie kawałek wolnej przestrzeni. Można rozłożyć matę, można rozłożyć koc. Klękamy i zaczynamy pracować unosząc biodra i schodzimy raz do prawej pięty, raz do lewej. Wychodząc w górę spinamy pośladki i opuszczamy, schodzimy w dół na boki, na jedną stronę, na drugą, żeby już wstępnie nasze biodra zmobilizować i rozgrzać. Zatrzymujemy się w górze. Teraz uwaga, jedna noga idzie do boku. Wysuwamy stopę kawałeczek dalej niż linia naszego kolana. Wyprostuj plecy, oprzyj sobie przedramię na kolanie i kilka razy schodzimy w dół. Delikatnie, nie za mocno mobilizujemy nasze biodra. Miednica do przodu. Kolano kierujesz tam, gdzie wskazują palce Twojej stopy.
Dorzucamy ruch ręką. Możesz patrzeć w górę za ręką. Kilka razy schodzimy w dół i wracamy. I tu znów spokojnie 15-20 powtórzeń robimy, po czym zatrzymujemy się, układamy ręce szeroko, prostujemy nogę i schodzimy do dołu. Od biodra po końce palców noga napięta, wyciągnięta, wydłużona. Druga ręka w stronę sufitu. I teraz znowu ruch w biodrze. Maleńkie kółeczka. Nasza noga jest jak długopis. 8 małych kółek do przodu. I do tyłu. Przy okazji wzmacniamy też pośladki, mięsień pośladkowy mały, pośladkowy średni. Wracamy i to samo powtarzamy na drugą stronę. Kolejnym ćwiczeniem, które zrobimy dzisiaj dla naszych bioder, będzie kozak squat. Schodzimy w dół raz na jedną, raz na drugą stronę, to jest taka wersja łagodniejsza. Zabierając palce stopy na siebie. Schodzisz tyle, ile czujesz się na siłach. Kolana kierujemy tam, gdzie wskazują palce stopy. Można to samo zrobić bez użycia rąk. Pracujemy. Biodra nisko. Zatrzymaj się z jednej strony, opuść biodra jak najniżej. Palce i kolano skieruj do góry. Staraj się prostować plecy, ściągnąć łopatki i zatrzymać się przez chwilę. Można się asekurować dłońmi. To samo na drugą stronę. Przechodzimy. Można sobie pomóc rękoma. Prostujemy plecy, ściągamy łopatki. Palce i kolano skieruj do góry, napnij udo. Wróć na środek. Pięta palce, pięta palce. Wracamy. Zatrzymujemy stopy troszeczkę szerzej niż nasze biodra. Opuszczamy biodra w dół, naciskamy łokciami od środka na kolana. Prostujemy plecy, ściągamy łopatki. I w tej pozycji zostajemy jeszcze przez minutę. Albo dłużej. Wykonując takie ćwiczenia regularnie, na pewno poczujecie różnicę w mobilności i Wasze biodra będą Wam wdzięczne. Dziękuję. Dziś na koniec kilka słów na temat bobu. Bób wzdymający, ale zdrowy. Należy do jednych z bardziej sycących warzyw i zawiera wiele cennych składników, które pomogą nam zachować zdrowie. Bób jak na warzywo jest dość kaloryczny. W 100 gramach produktu zawiera blisko 80 kalorii. Niemniej, jak większość warzyw, jest dobrym źródłem błonnika, ma niewiele tłuszczu i sprawdzi się w przypadku osób na diecie odchudzającej. Bób to również dobra propozycja dla wegan i wegetarian, bo ma sporo białka. Na bób powinny jednak uważać osoby z fawizmem, czyli tak zwaną chorobą bobową, dną moczonową oraz cukrzycą, bo bób ma po prostu wysoki indeks glikemiczny. Letnią porą wystawiane są takie stoiska wokół sklepów, gdzie starsze panie bób sprzedają. My je kupujemy i go rodzinnie zżeramy. Zżeramy w celach zdrowotnych, czy zżeramy ze względu na walory smakowe jednak głównie? Wie pani co, raczej smakowe. To sałatek może być. Najczęściej to ja pani powiem, jak bób ja robiłam, no jak moja mama robiła. Bób się gotowało króciutko, młodziutki, można było troszeczkę dodać, no, kiedyś to się masełka dodawało, się nie unikało masełka i to się jadało. Od małego mamusia przygotowywała, także w domu gotowany z koperkiem, czasem posmażany. Ja to tak na sucho, jak to mówią, z masełkiem okrosić i tak na sucho sobie pojeść.
Bób znajdziemy w sklepach przeważnie w sezonie letnim, czerwiec, lipiec, może jeszcze sierpień. To dobry czas, by wykorzystać go do domowych potraw. Dziś na koniec przepis na sycący obiad i będzie to po prostu kasza z bobem. Do przygotowania takiego dania potrzebujemy 150 g kaszy gryczanej, 75 g ugotowanego bobu, 3 najlepiej podsmażone pieczarki. To wszystko mieszamy, doprawiamy ulubionymi przyprawami. W moim przypadku jest to po prostu sól, pieprz i świeża bazylia. To wszystko na dziś. Dziękuję za wspólnie spędzony czas. Do zobaczenia za 2 tygodnie.